Mam jeden przełącznik, ja na przykład prowadzę obserwację i prowadzę, widzę i patrzę, gdzie on. Gdzie on mi na przykład mówi, czołg 1600, a ja robię tylko tak. Potwierdzam, sabot zniszczy. Ale no nie umiem skłamać, to kurwa, kocham to, no. Piotr Zychowicz, historia realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Drodzy Państwo, dzisiaj odcinek naprawdę wyjątkowy. Jestem właśnie w bazie Wesołej pod Warszawą, w bazie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, a ze mną jest pan porucznik Mateusz Bieniara. Czołem. Czołem. Dziękuję bardzo, że nas pan tutaj wpuścił. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmowa, co tu dużo będę gadał z praktykiem. Porozmawiamy o czołgach, o tym, co mamy w polskim arsenale, o tym, jakie wnioski dla broni pancernej wypływają z wojny na Ukrainie. Zanim, panie poruczniku, zadam panu pierwsze pytanie, to jeszcze musi się zadość stać tradycji naszego kanału i parę spraw. Pierwsza. Działamy razem z fundacją Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Super. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał Historia Realna. Działamy dzięki wam. Możecie nas wspierać na YouTubie i na Patronite. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I uwaga, dwie sprawy. Pierwsza, zajrzyjcie na historiarealna.pl, gdzie możecie kupić moje książki prosto od autora i różne gadżety związane z historią realną. Oraz, uwaga, również zajrzyjcie na media społecznościowe Facebook, Twitter i Instagram 1 Brygady Pancernej. Okej, możemy przejść w takim razie do rozmowy. Panie poruczniku, który to rocznik? Pytasz o rok wbity w dowodzie, czy o rok fizycznego produkcji kadłuba? Czy o rok modernizacji? Czyli to bardziej skomplikowane. Także powiedzmy 86 rok, to pierwszy element tego czołgu został poskładany i on opuścił w swojej pierwotnej formie linię produkcyjną w Niemczech, w 86. Co to jest za czołg? To akurat konkretnie jest Leopard 2PL. To jest obecnie najnowszy, jeszcze na chwilę obecną, najnowszy pojazd pancerny w naszej armii. On jest zmodernizowany przez naszą polską grupę zbrojeniową, przez konsorcjum z partnerem strategicznym zagranicznym, to jest firmą Rheinmetall Land Systems. No dobrze, jaki przebieg? Powiem tak, mam czołgi w kompanii, które przebieg mają nawet 70 tysięcy kilometrów. I dalej się świetnie spisują. Okej, okay. Dużo pali taki potwór? 840 litrów na 100 kilometrów to jest taka normalna jazda w terenie. Podczas jazdy na autostradzie, czy na terenie utwardzonym ze stałą prędkością, to potrafi ta wartość spaść o połowę. Ale jak jest teren ciężki i czołg jeździ, zwłaszcza na niskich biegach, no to on wtedy ciągnie jeszcze więcej. Okej, okay, no dobrze. I najważniejsze pytanie, które muszę zapytać, które muszę zadać, ile to kosztuje? Czołgi Leopard 2PL obciążają finansowo w okolicach od 17 do 28 milionów, w zależności w którym roku zostaje zmodernizowane. No dobrze, to co, panie poruczniku, pokaże nam pan ten czołg? Z przyjemnością. Okej, okay, chodźmy. Od której strony chcesz zacząć? Może od przodu? No dobra, to co, zaczynamy od armaty. Kaliber, co to jest za... Armata gładkolufowa Rheinmetall 120 RH 120 44 kalibry długości. W standardzie NATO, tak naprawdę natowskiej 120 mm amunicji z zdolnością zamieniania, armata ta też została zmodernizowana do używania amunicji o zwiększonym ciśnieniu. To jest konkretnie dla tego czołgu amunicji DM63. Czyli w czasie, kiedy wóz był projektowany i modernizowany, to była wtedy najmocniejsza, najlepsza amunicja dostępna dla tego typu pojazdów do zakupienia w Niemczech. Została więc wzmocniona. Oprócz tego ta armata razem z zamkiem armaty została przystosowana w modernizacji do strzelania amunicją programowalną DM11. Co to jest amunicja programowalna? Amunicja programowalna to jest taka, że możesz zaprogramować jej efekt działania. Na przykład w przypadku amunicji DM11, która jest jednym z pierwszych takich rodzajów amunicji, że ma programator zintegrowany, są trzy tryby działania. Amunicja może eksplodować od razu przy kontakcie z celem, na przykład strzelając do lekko pancerzonych wozów czy do ściany, może
eksplodować z opóźnieniem, czyli na przykład jak masz ludzi w bunkrze, strzelisz do bunkra w ścianę, ona się przebije przez 30 do 50 cm podwójnie zbrojonego żel betonu i wybuchnie w środku. I całą zawartość bunkra tą piechotę załatwi. Tak samo jak strzelisz do bojowego wozu piechoty z opóźnieniem, przebije bojowy wóz piechoty, zniszczy bojowy wóz piechoty i też spieszoną piechotę za nim. To są tryby, które można było ręcznie programując nawet na starszych typach amunicji. Tutaj jest to przyciskiem elektronicznie. I to, co tygryski lubią najbardziej, ta amunicja ma trzeci tryb, tak zwany air burst. To jest taki frag. Wyobraź sobie, że w głowicy amunicji masz kulki metalów ciężkich. Korzystając z SKO z lasera, działonowy po zmierzeniu celu do piechoty programuje amunicję na eksplozję delikatnie nad i przed celem. Amunicja wybucha jak ogromna mina Claymore, siejąc odłamkami po piechocie i pokrywa teren 100 na 50, dwa strzały na 30, podczas testów, jak ustawiliśmy 30 figur, ustawił Rheinmetall, to dwa strzały sprawiły, że 28 figur miało przestrzeni. Okej, czyli można niszczyć pojazdy przeciwnika opancerzone, tak. Można niszczyć bunkry, jakieś pozycje umocnione oraz piechotę. I śmigłowce. Airburst też się przydaje do śmigłowców. I taka sama amunicja jest na Abramsie od wersji SEP 3 i kolejnych. Jako programowalna amunicja i ona też zostanie zakupiona i przyjedzie. Proszę bardzo. Okay. Może jeszcze, skoro jesteśmy z przodu, opowiem o całości, bo często się zdarzało też podczas różnych dyskusji, że ludzie się upierali na przykład, że to jest dodatkowy pancerz, tak? To, że on jest umieszczony, to nie jest przypadkowe, wiadomo, ale to są tak zwane gruncozaczepy śnieżne. W trakcie jazdy w ciężkim terenie zdejmuje się nakładki gumowe, które zmniejszają mobilność, ale służą temu, żeby gąsienica metalowa nie niszczyła nawierzchni, zwłaszcza betonowej. Dzięki temu wóz może przemieszczać się po drodze. Jeżeli będziemy jeździć po śniegu lub w ciężkim terenie i chcemy mieć więcej trakcji, by czołg się nie ślizgał, specjalnymi narzędziami zdejmujemy taką nakładkę i w jej miejsce dajemy taki gruntozaczep. Ile to trwa? To jest szybkie działanie tak naprawdę. Powiedzmy, że sprawna załoga w 20-30 minut do stopnia drugiego jest w stanie na przykład wstawić takie gruntozaczepy, bo też instrukcja określa jest stopni zwiększenia przyczepności czołgu. Okej, okay, dobra. To co to jest? To są fartuchy? Tak, to są burty, tak naprawdę fartuchy ciężkie. To jest 100 mm kompozyt. Tak jak widzimy, ma trzy elementy. W Leopardzie 2, no trochę waży. Nie podniesie. Dobrze, ile waży ten cały czołg? Cały czołg ten? No. 58,6 ton. Ulala, a to wszystkie mosty w Polsce mogą to udźwignąć? No na pewno są takie, co nie udźwigną, chociaż nie, na pewno nie polecam tych drewnianych, jak pokazali koledzy na wschodzie. Tak, widziałem tam, kilka czołgów w błocie wylądowało. Teraz go nie podniesiesz, bo najpierw trzeba odkręcić śrubę, ale jesteś w stanie sam go dźwignąć. I musi być podnoszony, żeby zmieścił się w skrajnik kolejowy, dlatego przygotowując wóz na transport, my musimy te osłony podnieść i one wtedy stoją na sztors. Okay. I wtedy się mieści w skrajnie. To jest burta gumowa, to jest burta, jedna z pierwszych projektów dla Leoparda 2. W sumie ona się pierwsza pojawiła już na późnych Leopard 2K prototypach i później została w Leopardzie 2. I od ostatniej partii 75 sztuk, co pamiętam, Leoparda 2.4 została już wymieniana na burtę drugą, taka jak jest w pierwszych modelach w Leoparda, produkcyjnych partiach Leoparda 2.5, czyli burtę całą metalową. Jest jeszcze trzecia burta, jakbyśmy później podeszli na przykład ten wóz z Leopardów 2, 5 i nowszych, które są z późniejszych partii produkcyjnych, tam ta burta jest kompozytowa, on ma w środku wtedy już ceramik. Dobra, jak już jesteśmy, co to jest takie 7 Jest ich więcej, łącznie jest ich 16, tylko pancerz przykrywa pierwsze, to są granatniki dymne. Granatniki dymne. Dokładnie. A do czego się używa granatników dymnych? Dowódca w przypadku, kiedy chce ukryć czołg, jest wykryty, czy na przykład zauważył, leci w jego stronę pepek, albo chce zmienić pozycję, może odpalić. Pepek? Przeciwpancerny pocisk skierowany. Od razu mówię, panie poruczniku, ogląda nas wielu ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z wojskiem, dobrze, więc musi pan wszystko wyjaśnić. Można to zastosować defensywnie, podczas manewru, maskując wóz, wybiera się wachlarze, można odpalać te wachlarze lub pojedynczo granaty, żeby po prostu wóz zamaskować, żeby uciekł. Są też specjalne multispektralne granaty, które też w termowizji maskują i tak dalej. Ale oprócz tego może zostać wykorzystany ofensywnie. Mianowicie zamiast granatów dymnych też wkładane są granaty odłamkowe i wtedy na przykład jak piechota podejdzie pod czołg, dowódca może odpalić wachlarze i wokół czołgu spadną granaty odłamkowe i tą piechotę. Jasne. Wszystko wiadomo, co się stanie z piechotą. O kurczę. Tu jest fajne...
coś niesamowitego w tym wozie, to jest tak naprawdę przekładnia główna, przekładnie boczne. To, co zrobili tak naprawdę Niemcy, projektując to w latach, kiedy to było projektowane, to naprawdę był majstersztyk. I dalej, jeżeli chodzi o na przykład wozy, częściowo na przykład wozy K2 i tak dalej, one na przykład tą przekładnię czy Altaje tureckie kopiują, ponieważ to tak naprawdę limitem na przykład teraz ograniczającym moc wozów podstawowych nie jest silnik. Na przykład ten silnik tutaj przy nastawach zerowych on wyprodukuje ponad 2000 koni, a może jeszcze więcej i z silnikiem nie będzie problemu. Turbina w Abramsie tak samo. Problemem jest przekładnia, żeby ona obsłużyła taką moc. No dobrze, to jest tył czołgu Leopard. Zacznijmy od tego, co to jest? To jest kamera cofania Lynx, zmodernizowana, tak jak widać, PCO, nasza tutaj krajowa spółka. Ekstra. Także kierowca ma dodatkowy pulpit i może w prosty sposób podczas cofania z automatu odpalić kamerę. Przesłona się otwiera, ona też ma szczotki, że od razu czyści, jak byłoby zabrudzenie, i widzi do tyłu, gdzie jedzie. Kamera dzienna do tego stopnia jest, że nawet tak jak w samochodach cywilnych są podziałki na przykład odległościowo i jak skręca samochód, jak cofasz, tutaj tak samo jest, tylko pod wymiar czołgu. I oprócz tego najważniejsza rzecz, tego czego na przykład nie ma w Leopardzie 2.5, który też ma kamerę cofania, tylko starą, czarno-białą, ta jest kolorowa, to jest to, że ma kanał nocny, termowizyjny. Także jadąc w nocy, tu też jest zbudowana termowizja i kierowca jadąc, cofając w tyłu w nocy, też widzi wszystko. I dzięki temu odciąża dowódcę, który wtedy musiał odwracać się do tyłu, czy używając na Leopardzie 2.5 swojej kamery termowizyjnej i prowadzić, żeby kierowca cofając wiedział, gdzie jechać. I musiał go prowadzić po głosie. A tutaj może dalej cofając się prowadzić walkę cały czas też dowódca, bo kierowca może samodzielnie manewrować. Tutaj jest ciekawy element też modernizacji dodany. Agregat prądotwórczy. Tak jak widać tą nadbudówkę tutaj. Jego zadania... On ma kilka zadań, z czego część praktycznych obsługi, a część wozu, a część też zadań taktycznych. Pierwsza rzecz jest taka. Czołg, żeby ładować akumulatory, zasilacze, alternator, musiał mieć włączony silnik. To go nagrzewało i zdradzało. Silnik też jest głośny. Dlatego na przykład zajmując jakąś pozycję skrytą, to najczęściej silnik gasił, żeby się wychłodzić, tak? I żeby na przykład przeciwnik, czy jak na przykład czołg był na zasadzce, jechałby na przykład na przeciwnika, do których chciałby strzelać, żeby go nie zauważył. Ale wtedy cała elektronika, strzelanie, radiostacja i tak dalej, pobiera moc z akumulatorów. Kiedy akumulatory spadały, ich napięcie, trzeba było zapalić. I znowu silnik chodził, demaskował i ten czołg nagrzewał. Tutaj mamy agregat, który nie dość, że jest cichy, jest termicznie tutaj zabezpieczony, żeby też nie było go widać. To oprócz tego spaliny z niego, które wychodzą tutaj z tyłu wozu, są chłodzone wentylatorami. Żeby nawet spaliny. Ale dobrze, proszę, ja dobrze zrozumiałem, że po prostu przeciwnik może wyczuć was jako źródło ciepła, tak? Tak. I chodzi o to, żeby zneutralizować to zagrożenie. Gasisz, jeżeli się nie przemieszczasz, nie potrzebujesz jechać, czy w rejonie, czy coś, wóz gasisz, baskujesz, wychładzasz. Okay. Kwestia jest taka, że jeżeli chcesz prowadzić obserwację i wozu używać, to on zużywa energię elektryczną z akumulatorów na obsługę po prostu swoich systemów. Dzięki temu można, jest dodany wskaźnik u dowódcy, który pokazuje, jakie jest napięcie aktualne akumulatorów. Jak dowódca zobaczy, że napięcie mu spada, zapala tylko agregat, który nabija energię akumulatorów, po czym ten agregat gasi. W rejonie, na przykład jak się śpi w czołgu i tak dalej, w nocy i się załoga chce odpocząć. Wóz ma grzanie, na przykład jak jest zimno, ale on też zużywa prąd. Może się czasem zdarzyć, że jak załoga nie przepali czołgu, jak spadnie mu zasilanie akumulatorów, to rano nie mogę zapalić wozu, trzeba było podjechać drugim czołgiem, podłączyć go, zmostkować i zapalić z wykorzystaniem drugiego czołgu, tak jak na kable samochody. Tutaj mając agregat, który jest małym silnikiem diesla, zawsze starczał tej energii. Jak nagle nie mógł zapalić głównego motoru, żeby jechać, bo rozładował akumulatory, to sobie zapalał agregat pomocniczy, który zasila akumulatory, wtedy zapalał silnik, agregat gaz i mógł jechać. Okej. Okay. To co? Wpuści pan nas do środka? Wpuszczę. To chodź. Dobra, jesteśmy na górze. Wentylatory. To jest od chłodnicy. Chłodnica. Chłodnica Dobra. Jest tutaj na górze. Dolot powietrza to są dwa takie wielkie, tutaj możesz zobaczyć. Tylko że akurat w tym momencie przykrywa je wieża od góry. Dobrze, a w środku w ogóle jest jakaś wentylacja? Bo tam może być bardzo gorąco latem. W tym modelu nie mamy chłodzenia. Mamy tylko ogrzewanie.
na zimę. Ale chłodzenia nie ma. Czyli lepiej, żeby wojna była zimą? Czy ja wiem? Nie, i tak w środku nie jest aż tak gorąco jak na zewnątrz, jak jest upał. Tutaj pancerz jest warstwowy i jest też grubszy, także w środku jest tak, jakbyś po prostu wszedł do zaciemnionego pomieszczenia. Okej, okay, to jeszcze zapytam o opancerzenie wieżyczki, bo to jest wieży, tak. To jest bardzo ciekawe. To rozumiem, że tutaj jest ten pancerz, który ma ochronić przed pociskami nieprzyjacielskimi. Masz jeszcze pancerz w nera włożony, wkłady wspawane, specjalne. Jak widzisz, wszędzie to są spawy, to tutaj też są płyty tak zwanych kanapek pancerza specjalnego. To, co tutaj jest dodane, to jest tylko to jest pancerz AMAP, który został dodany podczas modernizacji. Jak zdejmiesz ten pancerz cały, tutaj widzisz te moduły dodatkowego wymiennego opancerzenia, to zostanie ci ta wąska wieża i to jest wieża Leoparda 2A4. Dobrze, ale to jest, rozumiem, najważniejsza rzecz, jedna z najważniejszych rzeczy, bo to od tego zależy wasze bezpieczeństwo, tak? Co może... Mówisz najważniejsza rzecz przy akurat projektowaniu, Leoparda 2 jako jakiegoś systemu walki. Od samego początku to akurat opancerzenie wozu nie było sprawą priorytetową, tylko mobilność i siła ognia. To wynikało po prostu z sytuacji politycznej wtedy. Jak chcesz walczyć z przeciwnikiem, który ma niesamowitą przewagę, nie w technice, jeżeli chodzi o wojska pancerne, ale niesamowitą przewagę liczbową, a ciebie jest bardzo mało, to chcesz mieć wóz, który jest maksymalnie mobilny i ma maksymalnie dużą siłę ognia, nawet kosztem pancerza, żeby on się w kilku miejscach szybko się przerzucał i jak najszybciej niszczył cele, mógł się wycofać, dojechać. I dlatego też ten wóz jest świetnie zaprojektowany do pokonywania przeszkód wody, że rzeka cię nie zatrzyma. Możesz z marszu pokonywać przeszkody wodne do wysokości włazów. Wtedy otwiera się specjalna szlepka za dowódcą. Wóz cały ma centralną pompę hydrauliczną. Centralny układ hydrauliczny uszczelnia cały wóz. Pompuje się uszczelkę przy wieży i powietrze dla załogi i do silnika jest przez włas na górze. I na wysokości i cały wóz może jechać nad pod wodą. Możesz zamontować do brodzenia kołnierz taki do tej wysokości. To jest ta guma, tak? Nie, ta guma jest do osłony celownika Peri R17A3. Tutaj jest na wyposażeniu, montuje się, wkłada się i oto się zaczepia, po to ten metal jest. Kołnierz to podwyższa i jest taki komin, a możesz zamontować duży komin i wtedy wóz może do 4 metrów po dnie pod wodą płynąć i wystaje jak w tym ubocie taki dowódca ten komin sam, a wóz cały po dnie po rzece płynie. Niesamowite. Wyjeżdża z wody i może walczyć. Są zaślepki na łańcuszka, które są wkładane w celownik. Mhm. Tutaj nawet można byłoby zobaczyć, jest włożona zaślepka do celownika, ma łańcuszek. Wyjeżdża z rzeki, włącza wóz z powrotem napęd wieży EWNA, spuszcza tylko ciśnienie z uszczelki i obracając armatę za łańcuszki, zrywa zaślepki celowników i podczas forsowania wjeżdża z przeszkody wodnej i od razu walczy. Tutaj widzę, że są takie spawy tego pancerza. Jaka jest różnica między opancerzeniem tego niemieckiego Leoparda czołgów rosyjskich? Z przodu, na przykład na tamtym wozie, czy w podwoziu, jak tutaj pod śrubami, lub w Leopardach 2.5, zależy od tej partii produkcyjnej, pod takim samym spawem, jest pancerz specjalny. Pancerz specjalny to jest taka przekładka specjalnego kompozytu, w zależności której generacji, z którego roku był ulepszany, ona jest wymienna. Możesz otworzyć wóz, rozciąć spawy i na przykład jak opracujesz lepszą mocniejszą pancerz, wyjąć i włożyć do środka. Jak taka kanapka. Skrótowo, masz większą warstwę metalu, po środku niej masz warstwę plastyczną, która pracuje, czy na przykład jakąś gumę czy coś i na przykład z drugiej strony masz taką kanapkę z twardszą warstwą metalu. I jest ustawiona pod kątem przejście w poduszka powietrzna, kolejna warstwa. I on działa jak pancerz reaktywny, tylko jest niewybuchowy. I to dlatego to się tak nazywa, Non-Energetic Reactive Armor, to jest na przykład pancerz Nera. Jest jeszcze wersja NX-era, jest jeszcze wersja Slara, który jeszcze się uzupełnia. I tu w środku, pod takim kątem jak widzisz, wyobraź sobie, że pod tymi spawami włożone są płyty wkładu specjalnego. Oprócz tego zewnętrzny pancerz dodatkowy. To są zależności, która generacja. Na przykład na początku to były kompozycje stalowo-gumowe, a później wraz z rozwojem elementy tytanu, po elementy... Elementy tytanu? Tak, ale był lżejszy, ale też głównie później elementy ceramiczne. Dobra. I spieki ceramiczne. Zdecydowanie czułbym się bezpieczniej na wojnie w tym czołgu niż w T-72. No to zaraz zobaczysz.
Mówiliśmy, że jest oczywiście armata. Są tutaj te granaty. Jest jeszcze jakieś uzbrojenie? Tego tak, dwa karabiny maszynowe. Gdzie one są? Karabiny MG3. Jeden z nich jest umieszczany na lawecie, którą musiałbym wyjąć i zamontować. To już sobie teraz na chwilę obecną podaruję. Okay. Ale tutaj na tym ślizgaczu umieszczany jest... laweta tam leży, mogę zaraz wyjąć jak trzeba. Ale na tej lawecie montowany jest karabin, który obsługuje ładowniczy z zewnątrz, jak wysiada z wozu. Może sobie też tu siodełko rozłożyć, zaczepić i sobie siedzi i obraca się wokół 360 i on tym karabinem może zwalczać cele jakieś nisko lecące albo przede wszystkim osłaniać wóz przed piechotą. Ten karabin jest bardzo szybko szczelny, ma 1000 metrów strzałów na minutę, więc bardzo się dobrze do tego nadaje. Drugi, identyczny karabin jest sprzężony z armatą w środku, na lawecie w środku. Panie poruczniku, wzdłuż armaty. Musimy zrobić małą przerwę, bo jedzie czołg i silnik tak huczy, że i tak wyjeżdża nas za górę. No muszę powiedzieć, że głośny silnik. Panie poruczniku, mówił pan 2100 koni mechanicznych. Nie, 1500 koni. 1500 to jest domyślna moc. Znaczy nie tyle domyślna moc, tylko to jest nominalna moc tego silnika, która jest ustawiona, żeby oszczędzać przykładnie. Okej, okay, mówimy oficjalnie. No to jest tak naprawdę rzeczywista moc tego, jakbyś wsiadł do wozu, jaką byś miał. Ale wóz ma możliwość, silnik jest przystosowany do obsłużenia znacznie większej mocy. A. Ale ogranicznikiem technologicznym jest żywotność przekładni głównej. Panie poruczniku, no to co? Ważna część czołgu, celowniki. No tak, w ten wóz, jeżeli chodzi o celowniki, czyli o coś, co może celować i strzelać, to ma trzy. Celownik działanowego zasadniczy MS-15. Umieszczony jest tutaj, połączony. To jest celownik dzienny, zintegrowany z laserem i zintegrowany z kamerą termowizyjną nocną. W momencie, kiedy walka toczy się w nocy. Za dnia też korzystam z kamery termowizyjnej, dzięki temu od razu wykrywam cele. A modernizacja do Leoparda 2PL polegała na tym, że została wstawiona kamera trzeciej generacji. Polska KLW Asteria, która jest świetna i automatycznie łapie ostrość, kontrast, jasność, zoom. I nawet jak wóz jest zamaskowany, spomalowany, on jest gorący i bardzo szybko przeglądając teren zobaczysz ciepłą plamę i od razu możesz się przyjrzeć, co to jest. No i kanał dzienny, wiadomo. Co to jest to czarny element? To jest przyrząd obserwacyjno-celowniczy dowódcy Peri R-17, w tym wypadku tutaj w wersji A3, czyli też z podniesionym i z dołożonym układem chłodzenia i kamerą termowizyjną, taką samą KLW Asteria trzeciej generacji. Wygląda mi to, jeżeli mogę wskazać jako laik, że to jest taki punkt chyba dosyć wrażliwy chyba na uderzenie, nie? To teraz tak. Jeżeli chodzi o ostrzał boczny, to są płyty, on jest delikatnie opancerzony. Od przodu zawsze optyka jest narażona, nic się z tym nie zrobi. Ale on jest specjalnie podniesiony, bo czy tak jak na przykład tam w oddali widać na Leopardzie 2.5 jest też jeszcze delikatnie trochę wyżej, dlatego że możesz pojechać za osłonę obserwować cele, wystawiając sam celownik. Okay. Ale ta szyba oczywiście jest kuloodporna. Nie jest kuloodporna i ta szyba jest też łatwo zarysować i tu, ale to wszystkie kamery termowizyjne to mają, ponieważ szkło, na przykład w tym wypadku to jest inne, ale na przykład w MS-ie jest szkło germanowe, to jest pierwiastek, który jest neutralny zupełnie, jeżeli chodzi o promieniowanie podczerwone. I to jest wymóg, żeby kamera termowizyjna prawidłowo działała i odbierała prawidłowo obraz. To co, panie poruczniku, proponuję, żeby zajrzeć do środka tej pancernej bestii. No to może ja zaproszę tutaj najpierw do przydziału ładowniczego. Mało miejsca. Pełno miejsca jest. Zobaczyłbyś w środku 7.2, to i tak udzielonowego, czyli z lewej strony, tak jak teraz tu stało ładowniczego, jest najwięcej miejsca, ale w 7.2, jak wejdziesz, siedzisz tak, nie stoisz, siedzisz sztywno, jak śpisz, to ci wszystko trzyma, nie? Tutaj jest naprawdę pełno miejsca, do tego stopnia, że mam na przykład opracowane już po wielu ćwiczeniach techniki spania w czołgu i stąd dotąd rozwieszam sobie hamak i sobie śpię w hamaku. Dobra, to ja muszę zapytać, raczej dwumetrowych facetów do sił pancernych nie przyjmujecie? Dlaczego? Do Leoparda jak najbardziej, dają sobie radę. Na tych wszystkich stanowiskach siodełka są regulowane i tak dalej. Kolega z roku był na 7.2, ja on się naprawdę męczył, mówiliśmy na niego wyciąć, jeśli mieliśmy, że wchodzi przez lufę. Wycior? Tak, bo tam jest tak mało miejsca, że jest masakra, ale tutaj naprawdę subiektywnie w porównaniu to dla mnie to jest dom. No to jest drogi dom dla mnie, tak czy siak. Okej, okay. Tu gdzie jestem, jest ten żołnierz, który ładuje. Zgadza się. No możesz otworzyć tutaj drzwi. Czekaj. Do siebie w dół. Jedną ręką będziesz dać radę z problemem. Dobra.
Teraz otworzyłeś ręcznie, bo jest wyłączony prąd. Tutaj jest przycisk, którym plecami czy nawet łokciem dobry ładowniczy przez załadunku otwiera wtedy się elektrycznie. Możesz wpuścić, nie musisz tego trzymać. Okej, okay, tutaj są 15 sztuk. 15 sztuk pocisków. Tak, armatnich. Dobrze, i potem stąd wyciąga się z tej tuby. Plecami zamykasz magazyn automatycznie, żeby był zamknięty. I bezpieczny przez to. I bezpieczny. W trakcie ładowania jednym ruchem zamykasz, wkładasz, od razu po załadowaniu zamek się sam zamyka. I teraz wybierasz balistykę pocisku, które włożyłeś. I tutaj masz nawet opisane, jak widzisz, jest tutaj ich dużo więcej. I też programator, gdzie są te tryby, o których mówiłem, jeżeli załadujesz. I wtedy naciskasz przycisk fire. Fire to jest twoja zgoda, że można oddać strzał. No momencik, to powiedzmy, że to nie jest czołg amerykański, tu jest napisane foja. Foje. Czołg niemiecki. Tak. I zisier, tak? IHW, czyli główne uzbrojenie, i zisier też sobie. Oprócz tego możesz sobie też ustawić kąt załadowania. I po każdym strzale w trybie stabilizacji armata automatycznie się podniesie i wejdzie w kąt załadowania, który ty sobie dla swojej wygody ustawiłeś wysokość. Mhm. No automatycznie. Naprawdę. I po załadowaniu, jak dasz foyer, od razu zejdzie na cel. Super. A celownik w trybie stabilizacji cały czas będzie na celu. Nie będzie powiązany z armatą. Armatę będziesz ładował, a dzieło nowy cały czas będzie patrzył w cel. Nie, to co się zrobił. Panie poruczniku, spełnia pan właśnie mój młodzieńcze marzenie. Zawsze marzyłem o tym, żeby to zobaczyć ze środka. Okay, to jeszcze karabin sprzężony w środku jest tutaj na lawecie z amunicją i tutaj go tak samo ładowniczo obsługuje. Tutaj leży, tutaj jest na tej lawecie położony. Okej, okay, zaraz, to teraz kluczowa sprawa. Tu jest ładowniczy, tutaj jest dowódca czołgu. Ilu w ogóle ludzi w tym czołgu jest? Czterech. Czyli jeszcze jest jakieś pomieszczenia poniżej, tak? Tak, ale zobaczysz go z drugiej strony. Ponieważ kierowca siedzi w podwoziu po stronie prawej, tak siedzą, tak jakby patrząc, że siedzisz na czołgu, tak, a nie naprzeciwko niego. A więc, jak armata jest do przodu, to musi przejść z prawej strony czołgu, czyli przez stanowisko dowódcy, poniżej, pod nim, później zobaczy się działo nowy i tam jest przejście, jest otwór, żeby przejść do kierowcy. Jeżeli armata jest z tyłu, na szóstej, no to wtedy przez ładowniczego. Po prostu otwór w podwoziu pokryje się z otworem wieża. Tak. I sobie kierowca przejdzie. No tak, widzę tutaj napisy Achtung, Ein, Aus, no rzeczywiście. Niemieckie czołgi miały świetną opinię w trakcie II wojny światowej. Tygrys, Pantera. Rozumiem, że Leopard teraz też robi robotę. Robi robotę, ale nie powtórzył wad tamtych czołgów. Panie poruczniku, gdzie pan teraz siedzi? Teraz siedzę u dowódcy. A tutaj poniżej siedzi działo nowy. I my razem tak naprawdę prowadzimy walkę. Oprócz tego, że ja dowodzę czołgiem, to w przeciwieństwie do czołgów, na przykład rodziny T-72 zwykłych, mam możliwości prowadzenia walki. Tak naprawdę jest dwóch strzelających, dwa sektory obserwacji, dwa razy szybciej. Stabilizacja też jest niebo i ziemia. No szczegóły, to by 5 godzin bym ci opowiadał, także odeślę cię na inny kanał na YouTubie, projekt kampania, tam wyjaśniałem, delikatnie więcej mówiłem na ten temat. Dobra, ten joystick, tak? Tak, to jest pulpit obsługowy, główny dowódcy, którym obsługuje tutaj celownik panoramiczny, tak? Obserwacyjno-celowniczy okay. Dowódcy. Obracam nim tutaj 360 stopni. Po znalezieniu celu jednym przyciskiem sprowadzam armatę na cel i mogę strzelić albo zostawić i iść już szukać innego celu, a zostać dzieło nowemu. Dzieło nowy zniszczy, a ja wtedy na przykład tylko przełączę szybko podgląd w pół sekundy, potwierdzę, że zniszczył i dalej wracam do swojej obserwacji. Okay. Mogę też dowiązać, żeby podążał mi za tym, co patrzy, albo przyjąć całe uzbrojenie na dowód. Dobrze, a to się przez to prowadzi, tą obserwację? To teraz tak. To jest kanał optyczny dzienny. Przykładam oko i prowadzę sobie przez kanał optyczny obserwację, dwa stopnie powiększenia i tak dalej. Oprócz tego mam tu nawet wyświetloną podziałkę, że widzę, gdzie patrzy armata. I dzięki temu, jak na przykład podzielę sektor obserwacji po pół, to widzę, że patrzę w innym miejscu, gdzie on nowy. Dzięki temu dwa razy szybciej wykryję cel. Bez dwóch obserwatorów. Mhm. A jeszcze ona ma takie powiększenia, że ma też małe powiększenie i mogę wokół wozu też obserwować, co się dzieje. Mam jeden przełącznik. Ja na przykład prowadzę obserwację i prowadzę, widzę i patrzę działo nowy. Działo nowy mi na przykład mówi, czołg 1600, a ja robię tylko tak. Potwierdzam, sabot zniszczy. I wracam po raz obserwację. Patrzę w inne miejsce. On strzela, mówi zniszczony. Ja tylko potwierdzam, zniszczony. Wracam do siebie od razu i patrzę w inne miejsce. A teraz na przykład ja wykrywam cel. On patrzy, a ja na przykład obserwuję, wykrywam cel i mówię, czołg 1600, czołg zniszczyć. Klikam jeden przycisk, ściągam armatę, zaświeciło mi się, że armata jest w tym miejscu, odblokowywuję mu, żeby on niszczył i automatycznie idę w inne miejsce. A później jak powiedz, że zniszczył, to ja tylko potwierdzam, walczę
dwa razy szybciej wykrywam cele, już pomijając możliwości optyki, ale fizycznie z dwóch obserwatorów, którzy, jak masz jedną strefę, gdzie patrzysz, dzielisz ją po połowie, więc dwa razy szybciej krążysz, dwa razy szybciej wykrywasz. A armata tylko genia i walczysz z dwoma celami równocześnie. I jest jeszcze teraz kamera termowizyjna. Z której obraz wyświetlany mam tutaj, ale nie nagrywamy, nie mogę pokazać na pulpicie obsługowym dowódcy z wyświetlaczem dotykowym CCMS. Tak, wyjaśnijmy Państwu, że nie wszystkie części tego czołgu są, że tak powiem, do pokazania publicznie. Są tutaj pewne tematy, których nie możemy Państwu pokazać. Powiedzmy, żeby powiedzieć na wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że mam tutaj przed sobą tablet dotykowy, w którym mogę przeprowadzić diagnostykę uzbrojenia wieży pełną i cały czas tak jak na przykład wyświetlić się check engine w samochodzie, tak jak tutaj mogę wejść i wszystko sprawdzić, jakby był jakiś błąd znaleziony. Na nim wyświetlany mam obraz z kamery termowizyjnej swojej lub działonowego, lub obraz z jego dziennej kamery też, tylko że wtedy jest cyfrowy, jest przetworzony cyfrowo. I sobie tylko przełączam. Oprócz tego też włączam część urządzeń, między innymi też aktywuję urządzenie przeciwwybuchowe, które też z tyłu jest pod zaślepką. Teraz, urządzenie przeciwwybuchowe. Tak. W trakcie modernizacji tutaj dodano nowej generacji urządzeń przeciwwybuchowych, kiedy Deugra ze środkiem Deugen N. To polega na tej zasadzie, że masz gaz, który bardzo szybko się rozprzestrzenia i jest dużo cięższy od powietrza. I w przypadku są czujniki, takie tutaj czerwone, małe, można zobaczyć, może gdzieś tam złapałeś, i one wykrywają błysk światła. Jeżeli wykryją błysk światła, to jest eksplozje w środku, w pojeździe, na przykład podczas wybuchu amunicji albo penetracji, odpalają ten system i ten gaz gasi cały pożar i niweluje od razu całą eksplozję. I do eksplozji nie dochodzi. Problem jest taki, że on jest tak ciężki, że też w płuca, że jak wejdzie w płuca, to nie dasz rady go wydmuchać, nie? I czołg ocalisz, ale załogę już niekoniecznie. Dlatego ten system jest pod specjalną zaślepką, żeby go uzbroić. Uzbraja się go w specjalnych warunkach określonych w instrukcji, konkretnie dwóch. I oprócz tego ja go też trzymam rozłączonego. Bo nie daj Boże, na jakimś pokazie dziecko przesunie, odpali ten system i może być nieciekawie. A koszt napełnienia też jest spory. Jasne. No i oczywiście te granaty dymne, które tutaj obsługiwałeś i tak dalej, tak, obsługa radiostacji i wiele, wiele więcej, nie ma czasu, mam też peryskopy, także widzę, co jest dookoła i też jest tutaj niesamowita różnica w 7.2, dowódca to jest prawie, że ślepy. A tutaj mam nie dość, że mam celownik, którego mogę strzelać, obserwować dookoła, celownik termowizyjny, wiele stopni powiększenia, jest w pełni stabilizowany, to oprócz tego widzę dookoła, co się dzieje. A w 7.2 są dwa małe peryskopy, one mam chyba 5 albo 7 tylko stopni ma tak. Dwa tu, dwa tam, nie widzę nic. A żeby obracać dookoła, to muszę oddokować zawleczkę i siłą brzucha obracać cały włas. A tutaj tego nie muszę robić. Obracam głowę albo obracam cały ten. Chociaż to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo najlepsze rozwiązanie moim zdaniem jest na czołgu Abrams od wersji SEB-2 w górę. Tam ta baszta jest podniesiona i te peryskopy to się praktycznie są stykają. I tak jakbyś miał głowę na zewnątrz całkowicie wystawioną, masz wrażenie. No dobrze, ja mam przyjaciela w wojsku, pozdrawiam, na Marcina Sochonia. On mi powiedział, że rozmawiał z czołgistami, którzy powiedzieli, że jak się przesiedli z T-72 do tych Leopardów, to tak jakby przesiedli się z Malucha do Porsche. Tak jest wrażenie subiektywne, dokładnie tak. Jeżeli chcesz porównawać po prostu wozy różnych krajów, to sobie wyobraź, jaki przemysł tego kraju wewnętrznie jest w stanie zrobić samochód. I sobie teraz wyobraź lata 80. i najlepszy topowy samochód jakiejś marki niemieckiej, na przykład marki rosyjskiej. Czyli porównaj Porsche z Ladą na przykład. Porsche z Ladą. Okej, czyli jeszcze raz powiedzmy, działonowy, ładowniczy, dowódca i kierowca. Potwierdzam. Dobra. Jest 15 pocisków. Tak. Co się stanie, jak wystrzelicie 15 pocisków? Musimy przeładować. Gdzie jest 16? Gdzie jest pozostałe 27? W podwoziu, na lewo od kierowcy. One są niestety, nie są izolowane od załogi i przy ich właśnie eksplozji czy trafieniu czołg zostanie zniszczony. Wieża może wtedy też odlecieć. Ale to dlatego, że ten czołg został pomyślony pod specyficzne kompromisy i specyficzne pole walki, specyficzną taktykę. Na przykład, jak masz pełni izolowaną amunicję w czołgu Abrams, to za ładowniczy masz 18 sztuk. Drugie 18 masz za dowódcą. A w podwoziu, też w izolowanym, masz z tego co pamiętam 6. Tylko, że jak Abrams wyszli 18, to są dwa sposoby. Dowódca otwiera u siebie, wyjmuje pocisk, podaje ładowniczemu, on właduje u siebie, bo musi za dowódcy na swoją stronę przebyć. Albo szybszy sposób, dowódcę wyrzuca na zewnątrz czołgu i ładowniczy chodzi, tu jest, ma swobodne przejście, dzięki, przez to też armata została zmodyfikowana, ma krótszy odrzut, jest tam taka wielka sprężyna, ale ładowniczy wtedy przechodzi, wyjmuje stąd i wkłada tam. Przeładowanie magazynu w ciągu Leopard 2 dla dobrego ładowniczego to jest niestety 2 minuty. W Abramsie? 6-7 razy tyle, jak nie więcej.
To nie znaczy, że jest gorzej, nie znaczy, że jest lepiej. To jest pewien kompromis. Dzięki temu ten szybciej wraca do walki. On jest bardziej manewrowy, dzięki temu też tutaj szybciej walczy, bo był pomyślany właśnie po to, że ma walczyć z jak największą ilością celów równocześnie, kosztem pancerza. Mobilność, siła ognia i łatwość napraw i tak dalej, kosztem pancerza. W czołgu Abrams priorytetem ochrona załogi. To wynikało z uwarunkowań z tamtych czasów, jak wóz był projektowany, to w odpowiednim po prostu sytuacji do odpowiednich zadań i pod odpowiednią taktykę. Znając różnicę tych wozów, wiemy, gdzie są ich mocne i słabe strony, jak ich używać. I dlatego niektórzy mówią, że to jest źle, że czołgista najpierw był na 7.2, później był na Leopardzie, a teraz później na Abramsa. Może to dużo czasu i pieniędzy, ale zwłaszcza dla dowódców, znajomość różnicy w taktyce i w różnych konstrukcjach sprawia, że taka załoga jest bardziej wartościowa. Ona ma więcej wniosków, doświadczenia. Wie, gdzie są mocne różnych rodzajów rozwiązań pojazdów, a gdzie są słabe ich strony. I może to wykorzystać. Ja na przykład walcząc z 7.2, jak sobie wybiorę pofałdowany teren, to mogę do nich strzelać prawie że bezkarnie, jeżeli, już nie mówię, że są w ruchu, tylko że na przykład ten wóz może działać za osłony. Wystawiając sam celownik, wóz jest schowany, armata jest też schowana. Wystawiając sam celownik, ja już mogę wycelować. Podjeżdżam do przodu, armata się tylko pojawia, pada strzał i się cofam. Wyjeżdżam już wycelowany w cel, bo wycelowałem celownikiem, co jest wyżej. Mimo, że to dzieło nowy strzeli, ale już wyjeżdżam wycelowany w cel. Zupełnie niewidoczny. Dlatego, że ten wóz ma też 9 stopni depresji armaty. I jak podjedzie za wzgórze, to może tą armatę w dół położyć. A czołgi konstrukcji radzieckiej, które są małe, mają tych stopni 5. Jak nie mniej, na przykład nieźle wyrolowany was kierowcy, który jest pod armatą, jest trochę wyżej i blokuje. Jak jest teren pofałdowany, to on mnie widzi, ale on nie jest w stanie fizycznie armaty dociągnąć w dół. Czyli co, T-72 nie ma szans w starciu z Leopardem? To nie znaczy, że to jest gorszy wóz. Bo tak jak porównanie Abrams z Leopard, to tak samo trzeba pomyśleć, że T-72 musiał być wozem kompaktowym, wozem lekkim i masowo produkowanym. I dlatego ma też pewne ograniczenia. I dlatego też ma małą sylwetkę. Ale przez to, że ten wóz mógł ważyć 60 ton i nawet więcej, i mógł być droższy, no to porównywać go z czołgiem, który waży o 1/3 mniej nieraz, czy tam o 1/4, w zależności, które wersje, no to wiadomo, że ten ma więcej pancerza, więcej możliwości. A teraz jeszcze weź różnice technologiczne, tak jak porównywaliśmy samochody. Kto co jest w stanie włożyć do wozu? Oni do dziś nie umieją produkować swoich kamer termowizyjnych, tylko importują części z Francji na przykład, od Thalesa. To, że tu jest taka świetna widoczność, chyba powoduje to, że ciężko się zbliżyć do tego czołgu ze złymi zamiarami, czego chyba o T-72 powiedzieć się nie da. Dokładnie, tak jak wcześniej opowiadam, jak wygląda obserwacja nawet na ćwiczeniach z kierowania ogniem, to nawet zwykłego pryskopa jako dowódca używałem jeżdżąc na 7.2. Nie chodzi o to, że ja ten wóz... Ja 7.2 szanuję za to, że trzeba naprawdę się było, żeby sobie radzić z tym wozem się znać. To był czołg, który nawet próbował cię zabić, a tutaj nawet jak ładowniczy otwiera to malistwę z czujnikiem, żeby mu paluszków nie przytrzasło. Ale nie mówcie, że nie lubię czołgu T-72, wiem, że ma dużo wyznawców. Ja na tym czołgu wygrałem zawody użyteczno-bojowe w 2016 roku i wygrałem go też z Leopardami. Tylko, że wiadomo, że tam są też konkurencje, które oceniają załogę, a nie konkretnie sam wóz. Ale tutaj mam tą obserwację, bo Rosjanie, co pokazuje też wojna na Ukrainie jako jeden z największych wniosków i pokazywany jest to od samego początku, że świadomość sytuacji u nich nie ma czegoś takiego jak C2, tak? Command and control. To jest coś, co my mamy, coś, co będzie w Abramsach, jest wybrany BMS, tak? Miałem też swoje 3 grosze w to, co ma tam być i jest ta kontrola. I teraz tak, ja widzę dookoła, ktoś mi tu podchodzi do wozu. Jadę do tyłu, to widzę, odwracam się, widzę, siedzę swobodnie. I poczekaj, jeszcze dalej się opowiem więcej. Chcę wyraźniej zobaczyć. Ja sobie nawet mogę wstać i też tutaj zobaczyć. No dobrze, ale okej, to konkretnie. Zbliżają się tutaj ludzie, co robicie wtedy? No to muszę po kolei ci powiedzieć. Po pierwsze jestem w stanie zobaczyć w ogóle, co się dzieje wokół wozu i gdzie jadę. Dowódca w 7.2 to jest ślepy. I teraz dlatego oni na tych wozach nie razem zobaczyć, jadą na otwartych wozach. Dotyczy to samo BWP-ów i BTR-ów. I teraz tak, ja to wystawiam, sobie też mogę zobaczyć, ale mogę się w środku nie ryzykować. Mam granaty, gdzie mogę odpalić do oka te granaty, jak widzę, że ktoś mi się zbliża. Ale mam ładowniczego, który może karabinem, który ma 1500 strzałów na minutę, obracając, rozstrzelać coś, co mi się zbliża. A tak, ten karabin jest podobny do piły pana Nacha, nie powiem, bo ci zetną z YouTube'a, ale powiedzmy rozwojowa tego konstrukcja tej piły i on naprawdę puszek pocisków kosi tą piechotę, tak?
i i ładowniczy może wyjść i osłaniać ten wódz. Przecież jak wjeżdżam do ciasnego pomieszczenia, na przykład w jakąś alejkę czy pomiędzy drzewa, gdzie armata z powiększeniem bliską odległości jej nie używam. Muszę czymś wóz osłaniać, żeby, czy tam w lesie nie stoi jakaś zasadzka czy coś. To tutaj mam rozwiązanie, tak? A w Abramsie jest jeszcze dodatkowy karabin scelowany na systemie Krauss z zewnątrz. Ale teraz uwaga. W czołgu rosyjskim, tak jak ci powiem, żeby coś widzieć, musiałem obracać sobie ten. I też ci tam jeździ wtedy już wasy na zamkniętych wazach, bo teraz zobacz. Jak tu jest otwarty waz do tyłu. I tu jest otwarty waz do tyłu. A w czołgu rosyjskim właz, dowódca, otwiera do przodu i on stoi na sztorc do przodu. Nie ma ładowniczego, żeby wóz osłaniał, bo siedzi tam po środku działowniczy, tu jest zamknięty. I teraz dowódca, żeby zobaczyć do przodu czy coś, musi się całkiem wystawić, otwiera ten właz, to jeszcze musi wejść i aż wyglądać za niego. Okay. I siedzi wystawiony. A teraz zobacz, nie ma karabiny, żeby osłaniać. On ma karabin, oni mają kort, mamy NSWT 12.7, ale to jest ogromny, ogromny, ciężki karabin 12.7 na takiej lawecie, gdy korbą się go obraca i weź tu z wielką siłą, nie jesteś w stanie tego czołgu osłaniać. Dobra, ja byłem w środku i muszę powiedzieć, że czołg jest taki po prostu logiczny. I wiem, że jest pan, panie poruczniku, zwolennikiem takiej tezy, że jest pewna inna filozofia w budowie czołgów zachodnich, a inna sowieckich. Inaczej jest pomyślana armia, inaczej pomyślana jest taktyka. Oni to chcieli iść walcem pancernym, ilość, czołg potrafił, nie musiał być naprawiany, bo mieli ich tyle i nie opłacało się go naprawiać, a tutaj w 30 minut jestem w stanie cały zespół napędowy wymienić, w 30 minut. Zespół napędowy? Tak, od śruby się mocowanie. Ale silnik, tak? Silnik z przekładnią jest razem połączony. Odkręcam przekładnię boczne takim kluczem, jak go napnie, tam są kuleczki, które wchodzą w rowki, można odkręcić przekładnię, rozpina się przekładnie, rozsuwają się i wyjmuje się cały zespół napędowy z przekładnią i wkłada się drugi sprawny, 30 minut. No tak, a T-72 podobno nawet nie opłaca się naprawiać. Dokładnie tak. Naprawiać. No. I dlaczego? Wóz, jak oni robili, to był z udziałem czołgistów, tak? Nie tylko taktyka i tak dalej, ale też były wnioski czołgistów i tak dalej. I w każdej modernizacji... Mowa o zachodnich. Tak, zwłaszcza Leoparda, w każdej modernizacji widać. Brakowało termowizji na Leopardzie 2.4, przyszła na piątce, brakowało kamery cofania, przyszła na piątce, nam na piątce brakowało nosy kamery cofania, jest w PLC, termowizja była za słaba, jest dodana, a na przykład druga wojna światowa, Tygrys H1, ac pancerny Otto Karius narzekał w pierwszej wersji na co, że jak wyjeżdżał za osłony, to miał tak jak władz dowódcy otwarty do przodu, musiał z niego wystawać, tak jak dziś jest na czołgach rosyjskich. To w kolejnej wersji Tygrysa E zrobili właz otwierany tak, do tyłu, żeby go nie zdradzał, bo posłuchali swojego najlepszego dowódcy. I po to modernizowali wóz. Wóz zrobiony dla załogi, dla czołgistów, żeby wykonali załogę, bo załoga im ma lepiej, intuicyjniej, wygodniej też, musi być odporna na stres i tak dalej, ale ona ma wygodniej, tym ona i tak lepiej walczy. Czyli to, jest, tam nie ma. Czyli to jest wóz zrobiony dla ludzi, dla żołnierzy, a u Sowietów, no to wiadomo, odwrotnie. Najpierw się buduje czołg, a potem wsadza do niego mięso. Można tak powiedzieć, no nie liczą się może z tym. Może widać, mają tyle ludzi, że mogą sobie ich wymieniać i czołgów. Tutaj strata załoganta, no to jest ogromna strata. To też na przykład widać w Abramsach, jak poszli, albo w Izraelu, gdzie oni mają bardzo mało ludzi, to też dla nich bardzo zależy, żeby ta załoga była bezpieczna. Oni wolą stracić czołg, ale żeby załoga przeżyła. Tak, ja zawsze, wie pan, powtarzam to w historii realnej, kiedy rozmawiamy z praktykami, z żołnierzami, że najważniejsi jesteście wy, a nie to żelastwo. Wy jesteście najcenniejsi, musicie być bezpieczni, żeby też nas bronić przy pomocy tego sprzętu. No można tak mówić, chociaż ja mam priorytet, tak najpierw nie jest człowiek i sprzęt, tylko najpierw wykonanie zadania, później jest człowiek, a później jest sprzęt. Okej, okay, dobra. To co, chodźmy pogadać. Dzięki za pokazanie czołgu. Jak państwo widzą, jesteśmy z przodu czołgu i takie pytanie, co zrobić, jak czołg Leopard najedzie na minę i zrywa się gąsienica. Trzeba wymienić uszkodzone ogniwa, dlatego każdy wóz z przodu, też nie jest w przypadku, tylko tutaj zawsze taki dodatkowy pancerz, ma zapasowe dwa ogniwa. No, dlaczego dwa? Bo przy najeździe na minę, to jeżeli trafi pomiędzy, no to zerwie dwa boczne, jeżeli trafi centralnie, no to zerwie jedną. No chyba, że fugas jakiś jest jakaś duża, to wtedy też podjadą minę czołgi i mu pożyczą od siebie. I teraz tak, wymieniają w taki sposób, że poluzują, jest... Tak zwany ślimak skontrowany śrubą z boku, tutaj z przodu jest koło napinające. I oni poluzowują, wtedy gąsienica jest luźniejsza, tak? A jak jest zerwana, no to wiadomo, nie trzeba już tak poluzowywać, ale żeby później ją założyć, no to dobrze, łatwiej jest z luźnej. I odkręcają śruby na zewnętrznych i jedną wewnętrzną na łącznikach gąsienicy, używając specjalnego łomu i dużego pięciokrowego młota, zbijają łącznik,
łącznik, odkręcają do końca, to wtedy gąsienica się rozpina. Okej, ile to trwa? To zależy od załogi. Ale powiedzmy, też w zależności od terenu, bo jak jest pofałdowany, ciężki teren, to wiadomo, i też gąsienica jest bardziej napięta, jak nie stoi na płaskim. Na płaskim terenie, tak jak jest dobra załoga, to też jest w stanie to w 30-40 minut zrobić. I szybko od razu czołg może wrócić. Dokładnie. Wymienia się ogniwo, spina się, napina się, zakręca się kontrę, walczysz dalej. I walczysz dalej. Dobra, te nowoczesne czołgi, one są w ogóle chyba dosyć odporne, te gąsienice na miny. Mówił pan o amerykańskich doświadczeniach. Tak, podczas pustynnej burzy, tylko że to zależy też, jakie są miny. Wiadomo, że miny ewoluują i tak dalej. Ale mina akurat pod gąsienicą to nie jest problem. Gorzej jest, jak byłaby mina przeciwpancerna pod kadłubem. Ale kadłuby też ewoluują, mam dodatkowe tak deflektory i tak dalej, żeby też sobie też w miarę możliwości z tym radzić. No na przykład Amerykanie opowiadali tak, jak jedną, jak przejeżdżali przez miny podczas pustynnej burzy nieraz, to mieli wrażenie, że przejeżdżają pod popcornem, że po prostu popcorn im wybucha i to było jedyne ich wrażenie. Nawet nieraz się nie zorientowali, że przejechali przez minę. Okej, jak jesteśmy przy amerykańskich doświadczeniach, opowiadał mi pan, tam wcale nie najnowsze Abramsy raz miały kontakt z dużą ilością sowieckich czołgów. Jak to się skończyło? No dużo było takich kontaktów, ale na przykład jest dobra historia, która też pokazuje, dlaczego warto też mieć te czołgi. Ponieważ w jednym punkcie na ziemi masz niesamowitą siłę ognia. Jeden czołg już... Nie mogę powiedzieć, jakie są w tabeli potencjał wartości, nie jestem pewny, czy mogę powiedzieć, ale na przykład jeden czołg potrafi mieć wartość większą niż pluton zmechanizowany, w zależności też na jakim sprzęcie. Chodzi o to, że w godzinę on w stanie jest zrobić więcej nawet zniszczeń niż przez cały dzień taki pluton. Bo masz armatę, masz amunicję programowalną, możesz zajmować teren, jesteś też wytrzymały, dlatego czołgi są tak też zniszczone, bo to jest cel priorytetowy, stanowi największe zagrożenie, ma największe znaczenie. I teraz na przykład podczas pustynnej burzy. Jedna kompania, która została ściągnięta, że pamiętam numeru z Niemiec, tam z treningu trafiła no i walczyła tak w Iraku. I oni spotkali, wpadli na batalion, elitarny niby, batalion iracki. I to było na czołgach M1 i jeszcze tam w Bradleyach. W ciągu pierwszych 2 minut zniszczyli pierwsze 4 czołgi, a w ciągu 23 minut zniszczyli cały batalion bez strat własnych. Zaraz, ile jest batalion? Tam oni mieli ponad 50. Tutaj mamy na Leopardach, czy tam na M1 mamy 58, bo dowódca zastępca też ma swój czołg i tak dalej. Czyli zniszczyli 50 irackich czołgów ponad 50 w ciągu 20 minut. Jednego własnego przez 20 minut. I myślę, że to najlepiej świadczy, jaka jest różnica tego. I chodzi o to, że po prostu masz taką siłę ognia w tak krótkim czasie w jednym miejscu, tak? I przy spotkaniu strzelasz, niszczysz, tak? Tańszym sprzętem, czy nawet PPK-ami i tak dalej rozstawionymi, tak szybko tego nie zrobisz. Jasne. Lotnictwem nie zajmiesz terenu. Tylko to największym zagrożeniem dla czołgu to jest lotnictwo. Tak jak dawniej, to jest rozwój po prostu broni. Kiedyś był rozwój tak piechoty, później doszły jakieś pojazdy, zasieki, później były czołgi, a doszło do samolotów. I teraz na przykład domeną największą technologiczną na chwilę obecną, znaczy no może nie na chwilę obecną, tylko był, przewaga w powietrzu, tak? I to też świadczyło o tym, jak możesz i kiedy, w jakiej taktyce używać czołgów. A teraz, no niedługo to już będzie kosmos, czyli siły kosmiczne. No dobrze, ale mówi pan, że największym zagrożeniem dla czołgów są samoloty i to, co fruwa. Natomiast... I śmigłowce. No właśnie, czy nawet drony. Ale to, co my widzimy teraz, obserwując wojnę na Ukrainie, to jest to, że... Zagrożeniem wydają się te ręczne wyrzutnie, takie jak jaweliny. To jest jednak jakaś taka niesymetryczna walka. Czy taki czołg byłby przygotowany do jakiegoś, nie wiem, poradzenia sobie z człowiekiem, który ma taki nowoczesny pocisk? Przede wszystkim musimy porównać, jakie wozy. Każde nowoczesne pepeki niszczą czołgi. To też prawdopodobnie w filmach dostaniesz tylko nagrania, które oni chcą ci pokazać. Czyli, że trafili i zniszczyli i krzyczeli. Dawniej Allah Akbar, teraz Sława Ukrainie, albo no niestety też w drugą stronę. Ale tylko takie dostajesz do sieci. Inne, no nie publikują, tak? Mhm. Teraz tak, weź sobie to, co mówiłem na przykład o tym, jaki jest command and control i co widzi w wojskach produkcji sowieckiej do oka. Możesz podejść naprawdę blisko do tego czołgu, tak? Są te strefy martwe. Tutaj już jest trudniej. A jak podejdzie, to możesz osłonić go z karabinu MG. A jak masz jeszcze na przykład wozy takie, jak na przykład M1A2 ma założony system Crows, i inne zdalnie sterowane z wewnątrz pojazdu karabiny, które są na specjalnym systemie obracającym się 360 na zewnątrz, też mogą chronić. Masz systemy samoosłony na czołgach. No i amunicja programowana na większe odległości, tak jak DM-11. Wykryjesz, po to masz tą dobrą termowizję, że jak zobaczysz dwóch gości, że się tak waży z telewizorkiem, nawet na dużej odległości, oni strzelają do ciebie nawet z tego PPK, on leci chwilę, dłużej leci niż pocisk,
działonowy DM11 Airburst, pomiar strzał i wybuchnie. No dobrze, ale z tego co wiem, no te Javeliny i te inne nowoczesne pociski rakietowe z bardzo dużej odległości potrafią taki razić taki czołg. Dokładnie, tylko że teraz na Ukrainie to też jest teren taki, że są te otwarte przestrzenie. U nas jest trochę gorzej. Znaczy gorzej i lepiej, w zależności jak chcesz tego używać. Tak czy siak, większym zagrożeniem zawsze, tak, jedna wyrzutnia strzeli, zniszczy jeden czołg i tak dalej, nie? Może przeładuje załody następną, ile on tego przewozi, jaką ma mobilność, to jest ciężkie, a wóz jeździ sam. I teraz jak spotkasz inny wóz, to ile on ma pocisk? On może strzelić kilka razy i na przykład też zniszczyć więcej tego. No dobrze, a czy są jakieś takie pancerze, to się chyba nawet pancerze reaktywne nazywa, tak? Które mogą ochronić przed takim uderzeniem? Jak... Mogą dać szansę, ale nowoczesne pociski przeciwpancerne, czyli które są na przykład też w trybie overflight, top attack i tak dalej, czy mają głowice tandemowe, one są w stanie pokonać ten pancerz reaktywny, nawet te najlepsze pancerze reaktywne jak Relikt i tak dalej, z tym, że to jest odwieczny wyścig, tak jak jest pocisk, a pancerz. To samo dotyczy też czołgów, rozwijany jest pancerz też i pocisk czołg, jeżeli czołg spotka się z czołgiem. No, problemem największym zawsze to jest dla czołgu będzie to, kto ma przewagę w powietrzu. Bo teraz weźmiesz sobie jak nawet kilka tych pepeków, oni muszą mieć ewentualnie, tak mogą być jakieś zasłony, możesz się obronić, możesz się zadymić. A teraz weź sobie śmigłowiec, który na przykład taki K-52, który ma 16 rakiet Wichr, który może teoretycznie odpalić 6,5 km z powietrza zawieszony gdzieś tam, nie? Albo weźmiesz Apacha też za darem, czy jakiegoś Longbowa, który radiowo nakieruje, namierzy cele, wyskoczy, wystrzeli się, schowa. Ale to jest przewaga w powietrzu, tak? To jest kluczowe. Jeżeli nie masz przewagi w powietrzu, to też musisz dostosować się do odpowiedniej taktyki. A nie tak jak na przykład możesz zobaczyć na nagraniach, jak się pole na stronę przeciwlotniczą i się z opuszczonymi portkami, jak to już jeden też z ekspertów u ciebie powiedział, cywilnych, którego bardzo szanuję, Rosjanie byli łapani, tak? Dobrze, czyli krótko mówiąc, żeby czołg był bezpieczny przed atakiem nieprzyjaciela z powietrza, musi mieć nasza strona panowanie w powietrzu, tak? Czyli latać nad nim muszą nasze... Załóżmy, że trzeba mieć nawet jakąś tam obszarową przewagę w powietrzu, jeżeli chce się z jakąś swobodą, zwłaszcza na sprzęcie na czołgach, które są łatwiej wykrywalne, bo są duże i ciepłe i głośne. Chcesz mieć tą przewagę w powietrzu, żeby móc działania zaczepne. Inaczej jesteś zmuszony bardziej do obrony i do chowania się. Czyli Javeliny, jak rozumiem, to już obgadaliśmy. A co z dronami? Możesz wykorzystać też drony. To, co na przykład na Ukrainie robi niesamowitą robotę, to jest amunicja i artyleria, i też amunicja artyleryjska, która jest naprowadzana też precyzyjnie na cel. Ale żeby naprowadzić na cel, najczęściej też przy użyciu drona, no to ten dron musi sobie swobodnie latać. A jeżeli masz jakiś dobry system Wishroad, też jest niszczony. Jak się pojawił czołg, to pojawiły się systemy, żeby go niszczyć. Jak się pojawiły i teraz są swobodnie te chłopione drony, to też są opracowywane i pojawiły się systemy do zwalczania dronów. Nawet systemy własne polskie. Czyli to jest wieczny wyścig. To jest wieczny wyścig, ale dron i samolot może dać ci swobodę działań, może dać ci szybkie przemieszczanie i tak dalej, ponieważ jest szybki, ale no nie zajmie ci terenu. Dlatego to jest cały czas ten combined arms. Potrzebujesz mieć wielu rodzajów amunicji połączone, bo każdy jest do innego zadania. Czołg, jeżeli chodzi o działania na lądzie, jest narzędziem uniwersalnym, o największej przeżywalności i największej sile ognia. A to, że się je niszczy, to dlatego, że też stanowią cel priorytetowy. I jak obsługa PPK widzi kilka celów, to ona czeka, żeby zniszczyć ten najbardziej wartościowy. Jasne. To co, nie czuje się pan dinozaurem? Nie czuję się dinozaurem. Zwróć uwagę, że największe armie świata też nie rezygnują z czołgów, je rozwijają, a nawet zaczynają opracowywać nowe projekty. A to, co my widzimy w telewizji, to też trzeba zwrócić uwagę, że na przykład nie ma nagrań od żołnierzy operacyjnych wojsk takich ukraińskich, tak? Oni pozabierali im telefony i tak dalej, nauczyli się tego, co było 10 lat temu, że jest połączenie telefoniczne i potrafią namierzyć, jest ostrzał artyleryjski. Zabrali telefony i nie widać tego, nie widać tych nagrań za bardzo tych walk czołgów i wojsk operacyjnych. Masz tylko nagrania ludności czy kogoś, czy tych pepeków. Co nie nagrywają, to jest też niesamowity efekt propagandowy. Czy właśnie z dronów, bo drony po prostu mają głowicę, jak coś robią, to też to nagrywają. A czołgi już nie, ale jak już spojrzysz, zaczniesz śledzić to, co się dzieje, co broni Kijów broniło, co od wschodu w Czernichowie się działo i totalnie nie pozwoliło wziąć od wschodu Kijowa, tak? Jakie kontrataki były pancerne, prowadzone? To się okazuje, że na Ukrainie to najważniejszym i prymem jest broń pancerna, pancerno-zmechanizowana i zwłaszcza artyleria. Tylko że trzeba zwrócić też uwagę, jak wygląda tam przewaga w powietrzu. Z tego, co widzę, to Rosjanie nie uzyskali pełnej przewagi w powietrzu i to sprawia, że jak oni atakują,
bez pełnej przewagi w powietrzu, to też narażają się na te straty, które my teraz oglądamy w telewizji. Tak, ja się uśmiechnąłem, jak pan to mówił, bo wspomniany przez pana ekspert Jarosław Wolski kiedyś powiedział, że jak zaproszę do programu pilota, to powie, że najważniejsze jest lotnictwo. Jak zaproszę specjalca, powie, że siły specjalne. Jak zaproszę czołgistę, to powie, że czołgi. I potwierdza się. Nie, powiedziałem, Combined Arms. Czyli wszystkiego trochę do kupy, tak? Każdy sprzęt ma swoją ma swój cel na polu walki. Jeżeli jakiś sprzęt może zastąpić innym lepszym, to jest zastępowany. Obecnie ani lotnictwo, ani czołgi, ani piechota zmechanizowana, no nie da się tego zastąpić. Drony zastępują, wypełniły też pewną lukę, tak, którą na przykład mogło służyć lotnictwo, czy mogli służyć też elementy rozpoznawcze i tak dalej, i tak dalej. Ale nie są w stanie zastąpić w pełni. Nie są w stanie zastąpić w pełni. Czyli jest jeszcze miejsce na te kolosy na polu bitew, na polach bitew. Nie jest tak, że teraz tylko lekka piechota z właśnie jawelinami, która będzie niszczyła sprzęt. Nadal to nie są przestarzałe technologie. Na razie jest miejsce. Uważają. Może są też armie, które w swoich doktrynach rezygnowali z dużego opancerzenia, bo jak spojrzeć na przykład w historię, co wyeliminowało pancerze rycerzy, tak? No powiedzmy broń palna, która po prostu mogłeś się przestrzelić. I mógłbyś powiedzieć, że to samo jest z czołgiem, tak? Tylko, że problem z czołgiem jest taki, że pancerz to jest jeden aspekt, ale wciąż masz sprzęt, który jest niesamowicie mobilny, a przede wszystkim masz sprzęt z największą siłą ognia. Dobrze, ale mówi się o tym, że czołg to jest siła, to jest broń ofensywna, a my się raczej będziemy bronili. Czołg to jest uniwersalne narzędzie walki. Jest to w pełni uniwersalne narzędzie walki, ale chcąc prowadzić działania zaczepne, gdy przeciwnik się broni, w zasady ma przewagę, bo jest umocniony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ty masz inicjatywę, prowadzisz zaczepny, to potrzebujesz sprzęt przełamania, który stanie, ma dużą siłę ognia, żeby go przycisnąć, przebić się przez niego i wytrzymać też tą jego obronę. I teraz dlatego to na przykład, co można zaobserwować na wschodzie, a to co na przykład było dziwne z doktrynami, czy na przykład z naszymi doktrynami, to tak, w natarciu masz przewagę liczbową, w natarciu właśnie też na czole ważne są czołgi, ale osłonięte piechotą, a nie same, a tutaj jeszcze mówimy o czołgach, które mają lepszą stabilizację, strzelanie w ruchu, i przede wszystkim ten command and control, jeszcze masz wsparcie piechoty, ale też potrzebujesz to wsparcie lotnictwa, tak, żeby nacierać, mieć przynajmniej tą, chociaż tą obszarową przewagę w powietrzu, żeby nie nacierać. Bo jak tak widzimy, jak oni nacierają w kolumnami, to jakby mieli śmigłowce jeszcze szturmowe, jakieś takie naprawdę topowe, to jeszcze więcej by tych, myślę, strat było po stronie przeciwnika. Okej, żeby zamknąć temat już wojny, czy też rosyjskiej agresji na Ukrainę, czyli to nie jest tak, że jak czołgista ogląda te obrazki, które widzimy, to mówi, o kurczę, złą robotę sobie wybrałem i kiedy widzi jest pan tak. Te masy rozbitego sprzętu. Jest tak, ale teraz... Później na przykład pokażę ci nagranie szesnastów z Donbasu, kiedy na BTR-82 szła w natarciu kompania separatystów i spotkała pojedynczy czołg T-64BW. Mało z nich wróciło i wierz mi, szybko uciekali, ponieważ żeby zniszczyć czołg potrzeba specjalistycznego sprzętu. I teraz ja ci zadam proste pytanie. Wolałbyś siedzieć w jakimś BWP-ie, nawet z PP-kiem, nawet nowoczesnym, czy w czołgu, gdybyście się spotkali sam na sam? No nie no, mając taki wybór, no to jasne. Tak. Szybciej wykryje, masz szansę, szybciej zniszczysz. Okej, okay, dobrze. Nawet jakbyś równocześnie wykryli i wystrzelili, pocisk z armaty leci szybciej niż Pepe, gwarantuję. Bardzo dziękuję za tę super fachową opowieść o czołgu, ale nie byłbym sobą i nie wybaczą mi tego widzowie, jeżeli nie zapytam o to, co panie poruczniku, co pan ma na sobie? To zależy też w jakiej jednostce, na przykład dowódca czołgu wyposażony jest w broń krótką. Tak. W moim wypadku to jest pistolet WIS-94. Mamy też jeszcze, ale już są, odchodzą się tak wyraźnie, zastępowane nowym pistoletem WIS-100, pistolety PW-83, które były jeszcze na stary rodzaj amunicji, tak zwanego Makarowa. Oprócz tego podstawową bronią załogi czołgu u nas na przykład w brygadzie jest pistolet maszynowy PM-98. Tak samo jest na pocisk 9 mm na 19 parabolą, standardowy. Do niego mamy 3 magazynki, długie i jeden krótki, tak? Tutaj jest jeden zapasowy. Są jednostki, gdzie zamiast na przykład pistoletu maszynowego PM-98 są karabinki szturmowe w wersji krótkiej, tak zwane miniberyle. One są na amunicję NATO 5,56 mm. Jasne. I to jest to. Widzę, że też nóż ma pan. No oczywiście. No. Na przykład to, co ja sobie zabrałem, wiadomo, mam latarkę, mam nóż. Tutaj trzymam kluczyki do laserów dla czołgów ze swojej kompanii, żeby włączyć laser, bo to jest też, trzeba specjalnym kluczem odpalić go do SKO.
mam Lettermana, mam tu stację pogodową, jedną, drugą, trzecią i telefon, jeżeli jest łączność, ponieważ żeby czołg strzelać miał SKO, to musisz mu wpisać konkretne wartości, jaka panuje pogoda, żeby to SKO działało. Temperaturę, moment, prochu i SKO. System kierowania ogniem. Okej, okay, dobra. I to ten czołg amunicją bojową to możesz... Na przykład z amunicji bojowej DM-63 jego średni punkt trafienia, skupienie na kilometrze jest na 0,18-0,27 cm, jest bardzo precyzyjny. Także nawet tam, gdzie celujesz czołg przeciwnika, to nie jest tak, że nie trafi. Wierz mi, że on trafi z amunicji bojowej, która jest bardzo powtarzalna, tylko że system kierowania ogniem, który jest tutaj fajnie zaawansowany, on potrzebuje mieć dane. Musisz znać temperaturę ładunku prochowego. W tym celu ja na przykład mam prywatny kupiony termometr, taki jak masz zewnętrzny, i przed załadowaniem ładowniczy co jakiś czas mnie update'uje, robi pomiar temperatury. Wiem, jaka jest temperatura prochu. Temperatura powietrza, wysokość nad poziomem morza, którą muszę przeliczyć też z ciśnienia, jakie jest ciśnienie i wtedy ewentualnie określić, jaka jest wysokość nad poziomem morza, bo to wszystko ma wpływ na to, na balistykę wewnętrzną i balistykę zewnętrzną. Dobrze, co to jest za nóż? A nie chcę robić kryptoreklamy. Okej, okay, dobra, nie pokazujemy w takim razie. To jeszcze zapytam o jedną ważną rzecz, bo tego nie demonstrowaliśmy, ale w tym czołgu jest potwornie głośno. W trakcie akcji wybuchają pociski, silnik zasuwa na pełnych obrotach. Teraz pan oczywiście tego nie ma na sobie, ale rozumiem, że jest też jakiś rodzaj jakiegoś hełmofonu w środku, tak? Oczywiście, jest hełmofon, jest hełmofon ze słuchawkami, on jest podpięty pod łączność wewnętrzną czołgu, która jest też spięta z dwoma radiostacjami będącymi na wyposażeniu czołgu. Wycisza elementy, hałas z zewnątrz. To tak jakbyś ubrał słuchawki, tak? I jest mikrofon, przez który rozmawiasz. A oprócz tego, jak masz hełmofon, jest obudowany gąbką i też chroni głowę, żebyś w coś nie uderzył. No dobra, super. Dwa krótkie pytania. Pierwsze, gdzie jest super rosyjski czołg Armata? Zapowiadali, że mają super broń, nie widać jakoś tego na polach bitew na Ukrainie. Wprowadzanie nowych rodzajów uzbrojenia to jest wiele lat. Wprowadzanie na szybko, a później naprawianie możliwości technologiczne. No nie chcę tego skomentować. Ale to nie jest jakaś lipa z tym czołgiem? Po pierwsze, to nie jest nowe rozwiązanie, że załoga siedzi, a wieża jest bezzałogowa. Są nawet już używane też pojazdy, które mają takie rozwiązanie, zanim zrobili je Rosjanie. Tylko wadą takiego rozwiązania jest, że jeżeli masz całą załogę w podwoziu i ona musi być zamknięta, bo łazi armata, to ich świadomość sytuacyjna na boki, do tyłu, co się dzieje, jest jeszcze mniejsza, bo nie mogą z zewnątrz mieć peryskopów i widzieć do kawozu, nie mogą wystawić głowy, muszą wykorzystywać urządzeń, które są tak na zewnątrz zamontowane. Dlatego ja uważam, że jeżeli chodzi o Zachód, to póki nie opracujemy technologii widzenia przez ściany, to raczej na czołgach nie będzie ona, ta konstrukcja, no może być rozważana, ale zawsze będzie się wiązała wtedy z tą wadą. No siedzisz w środku w podwoziu zamknięty, to nie widzisz, co jest z tyłu, bo z tyłu jest wieża, nie widzisz, co jest po bokach za bardzo. Słucham tak pana naprawdę tego pokazu i tego opowiada pan o broni pancernej z taką naprawdę pasją. Powiedział pan, jak byliśmy w środku, że czołg to jest pana drugi dom. Jak to się zaczęło z tymi siłami pancernymi? Zawsze pan marzył, panie poruczniku, zaczął pan od sklejania modeli, a potem stwierdził, że przerzuci się na te wielkie maszyny. Zawsze lubiłem wojsko i zawsze lubiłem sprzęt. I już to kiedyś mówiłem, ale jak jestem małym chłopcem, to zawsze interesuje ten topowy, ten co jest głośny, ten co jest duży. Dlatego mnie jako małego chłopca interesowały samoloty myśliwskie, wiadomo, każdy furora, każdy sobie poglądał Top Guna, marzył o tym. W siłach, jeżeli chodzi o wojsko lądowe, no to wiadomo, że czołgi, a jeżeli chodzi o marynarkę, to każdy okręty podwodne. No to jeżeli, żeby dostać się do sił powietrznych, to trzeba mieć naprawdę końskie zdrowie i przejść restrykcyjne naprawdę wymagania medyczne. Ja bym ich nie przeszedł, no to z tych dwóch, czy łodzie podwodne, czy czołgi, no to z wiadomych przyczyn zostały mi czołgi i od początku do końca z pasją, jako sprzęt techniczny. No dobra, super. I co, czuje się pan szczęśliwy, kierując tym kolosem? To jest to? Ale podchwytliwe pytanie. Jak skłamię, to może żona mnie w domu nie zabije, jak w końcu do niej wrócę, ale no nie umiem skłamać, to kurwa, kocham to, no. To co, teraz się pan przesiądzie na Abramsy? W swoim czasie, na razie trochę mogę powiedzieć, że mam swój delikatny wkład tak w wprowadzanie tego systemu, ale myślę, że ja system bardziej będę przygotowywał i wdrażał, może szkolił, ale póki jeszcze te wozy też w jednym, drugim systemie będę. Okej. Pantarei!
Okej, okay. Ogląda nas teraz naprawdę mnóstwo młodych ludzi, którzy też marzą o karierze wojskowej, którzy być może chcieliby, tak jak pan, być czołgistami, żołnierzami pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Co by pan im powiedział? Żeby przyszli do wojska? Naprawdę trzeba to lubić. Nie będę zachęcał każdego. Służba w wojsku ma swoje zalety, ale ma też swoje wyzwania. Jeżeli ktoś jest pasjonatem, to naprawdę mu się to spodoba. Przepraszam, panie poruczyku, ja wyjaśnię tym wszystkim, którzy słuchają tylko dźwięku samego w formie podcastu naszego spotkania, że to, co jest z tyłu za panem, to jest kolejny czołg Leopard, który tutaj podjechał i robi kupę hałasu. Tak, także ja tą służbę polecam, bo to jest służba, to nie jest tylko praca. Jeżeli ktoś do tego podejdzie tylko jako do pracy, żeby wziąć pieniądze, z tyle i tyle godzin odpracować, to ta robota mu się nie spodoba, bo ona ma też swoją cenę i trzeba po prostu czuć delikatnie tej pasji, tego zaangażowania i poświęcenia i się wtedy też poczuć, że to jest służba, nie tylko praca. Takim osobom to polecam, naprawdę znajdą satysfakcję, a praca w wojsku ma też swoje przywileje. No wie pan, jest to przede wszystkim też misja. Niech pan pamięta, że moje bezpieczeństwo, mojej rodziny, wszystkich widzów historii realnej zależy od pana i od tego czołgu, którym pan będzie kiedyś... Dlatego jak chcę zmotywować czasem swoich żołnierzy i wyjaśnić im, po co przychodzą do pracy, to przytaczam im historię. Też nie chcę robić kryptoreklamy, ale na przykład są na przykład na Facebooku dwie strony historyczne o wyzwalaniu przez armię rosyjską. Można naprawdę poczytać sobie, jak oni wyzwalali, i swoim żołnierzom na przykład tłumaczę, co oni robili, zwłaszcza z kobietami. Każdy im sobie powiedzieć teraz o swoich żonach, córkach, dzieciach, sąsiadkach i uświadomić im, że jak to się będzie działo, to oni i ich czołg będą stali pomiędzy oprawcami, a ich rodzinami, ich znajomymi. I oni po to przychodzą do tej roboty. A nie po to, żeby brać tylko pieniądze, iść, nie wiem, wcześniej na emeryturę i tak dalej. Tylko muszą sobie uświadomić, że po to się przychodzi do tej roboty, a teraz to, co się dzieje na wschodzie, jak Bucza odkryli, to tym bardziej powinni sobie uświadomić, po co przychodzą do tej roboty. Dlatego powinni się zaangażować naprawdę dla siebie wszystko. Panie poruczniku. Także osobom, które tylko chcą brać pieniądze, to ja tej roboty nie polecam. Ufamy wam. Wielkie dzięki. Drodzy państwo, moim gościem był pan poruczyk Mateusz Bieniara z pierwszej brygady, warszawskiej brygady pancernej. Bardzo dziękuję za zademonstrowanie czołgu Leopard. Dziękuję również. Mam nadzieję, że nie powiedziałem za dużo, bo pod koniec trochę pojawiło się emocji, bo naprawdę zachęcam, ale ludzi, którzy wiedzą, po co do tej roboty muszą przyjść. Jasne. A to dla ciebie, za zaproszenie na pożegnanie. Dziękuję jeszcze raz. Dzięki. To pan naprawdę... Łaszka Mała z brygady. Całe życie nie zapomnę, kurczę, tej wizyty. Zawsze o tym marzyłem. Bardzo dziękuję. Brygada, warszawska brygada pancerna. Panie poruczniku. Może się uda, jak będzie jakieś kierowanie ogniem, czy trochę akcji, żebyś zobaczył na żywo i nagrał też nawet na swój kanał, jak czołgi strzelają, jak to wygląda w terenie już w działaniu. Dobrze, ale ja też mam dla pana prezent. Drodzy rewanżu, koszulka historii realnej. Dziękuję bardzo. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że obejrzenie tego odcinka sprawiło państwu tyle frajdy, co mi jego nakręcenie. Byliśmy gośćmi pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Wielkie dzięki, chłopaki, że nas tak super przyjęliście. Wielka przygoda w moim życiu. Spełniłem jakieś swoje młodzieńcze marzenie. No i wielki dzień też w historii kanału Historia Realna. A teraz ta wielka zapowiadana wiadomość. Adres historiarealna.pl. Wejdźcie tam państwo. Otworzyliśmy księgarnię internetową, gdzie możecie państwo kupić książki bezpośrednio ode mnie. Moje książki oczywiście. Możecie kupić gadżety historii realnej, a także koszulki, bluzy, takie jak te. Współpracujemy z firmą Smash, która to dla nas przygotowała, i kupowanie gadżetów jest też formą wsparcia kanału Historia Realna. Także zachęcam. Coś nowego. I drodzy państwo, tak, tradycji musi się stać zadość. Bardzo dziękuję widzom. Dziękuję tym, którzy nas wspierają, bo kanał Historia Realna jest niezależny i działa dzięki wam i dla was. Można nas wspierać na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem, oraz na Patronite. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i jak wiecie, działamy razem z Fundacją Zarys, która wysyła dary w postaci pomocy humanitarnej na Ukrainę. Super. Piotr Zychowicz, Historia Realna.